O-ring jeden, ale czemu jeden? Drugiego nie ma. O jest. Ale usmarowany będę, cały brudny. Zobaczymy, czy to będzie za krótki, czy za długi. No nie, no za krótki to nie może być. Kurwa, jeszcze dzisiaj go złożę może i poupalam. Opyt nie ma teraz, to mogę tydzień jeździć. Później go się umyję, bo taki dziwny jest. Nie wiem, to jest niby smar jakiś chyba, ale takie białe, coś lepkie. Nie myję, opasy umyję. Dobra, zluzujemy sobie te imbusy i zobaczymy. Może tamten już był wyciągnięty. Ciekawe, czy to pójdzie. Poszło. Po troszeczku bardzo, bo... O Boże, tu trzeba zacisk odkręcić. I z tego co mi wiadomo, to się tym obraca, tylko jak ja mam tym teraz obrócić. Miałem taki klucz hakowy gdzieś. O. Do amortyzatorów. Może nie wiem. No, nim by szło. No, tak to działa. Teraz się luzuje łańcuch. A, czyli on był na maksa już prawie, na maksa nie, ale był daleko cofnięty. Kurna, ten klucz jest do tego stworzony wręcz, do amortyzatorów kiedyś kupiłem. Cofniemy jak najdalej, a później się podreguluje. A, zobaczcie. Jakby stąd było. Na razie luźniej damy. Jeśli będzie trzeba przejechać, on się trochę napnie i dopiero kombinować. Fajnie wszystko przysmarowane, nie zardzewnieje, o-ringi, o. To dwa są na zapas, na to wychodziło już sześć. No, enduro opa będzie zadowolony. Trzeba mu powiedzieć, z 500 za robotę. Coś tam wymyślimy, że było popsute jeszcze. Kurna, teraz mi będą uciekać te. A tu jeszcze ma to wyjść. Ale czemu nie ma? Coś się co, samo będzie trzymać? Ten łańcuch nie ma wcięć na. Znaczy ta spinka nie ma wcięć takich na wsówkę, tylko jest to. Czy to trzeba zaklepać jakoś? Instrukcja. A w instrukcji jest... Zobaczcie. Aha. Jest z klipem taki typ, czyli z tą wsówką i taki zwykły, ale jak to się zapina? No i niestety, poczytałem i to faktycznie trzeba mieć taką praskę do zaciskania. Ona tu wchodzi i rozpycha te bolce, bo to są takie otwory. Niestety, ale nic z tego nie wejdzie. Trzeba kupić to albo spinkę zwykłą i tyle. Dobra.
Może znajdę w garażu. Jeszcze idę poszukać jakąś spinkę taką. Ale wątpię. Dobra, miałem chwilowo taką inną spinkę. Nie z tego modelu, ale pasuje też z o-ringami. Nie pytajcie skąd. Jak wiecie, stoją tu jeszcze dwie maszyny. Nie no, ale na poważnie założyłem, bo chcę się przejechać i taką zwykłą chcę się przejechać, żeby ten łańcuch się ułożył. Dopiero na naciąg sobie będę sprawdzał. Internety mówią tak. Po rozciągnięciu łańcucha za ślizgiem mamy mieć tak jakby od wewnętrznej strony od 140 do 145 mm. Czyli sobie weźmiemy może taką miareczkę. I 145 mamy 14,5. 14,5. Po rozciągnięciu łańcucha i od wewnętrznej strony. O kurwa, mamy 17. Trochę musimy napiąć. I fajny ten klucz, proszę bardzo. Tylko cyk. Teraz w którą stronę? No teraz się napina. O, za mocno. No to trzeba leciutko, bo to idzie porządnie. A tamten był, przypuszczam, już wyciągnięty i dlatego pęknął, bo to było na maksach już, kurde, wyciągnięte w ten. W koniec. I mamy coś takiego, 14,5. Tu mamy ślizg. Koniec ślizgu. Aha, tu dalej, troszkę dalej. A to coś zmieni? No może, no troszkę zmienia. Bo teraz jest taki luźniejszy i mamy 150. Od dołu do dołu. Wiadomo, jak go z całej siły wezmę, to więcej. Ale coś takiego by musiało być. Przejadę się jeszcze raz, zobaczymy, bo to nie może być za mocno. No i druga sprawa. ...20 Nm te śrubki. 20, tak powiadacie? Na razie słabiej dokręcimy, bo... No i teoretycznie wszystko zgodnie ze sztuką. A, no bez hamulca to nie pojadę daleko też. Chociaż on i tak nie ma hamulców. No ale trzeba założyć. I tak będę musiał odkręcać, jak będę chciał jeszcze poprawić coś przy tym łańcuchu. No i dobra, to wszystko. Wysprzęglik, używka. Sprzęgło odpowietrzone. Zębateczka nowa, łańcuch nowy. Spinkę jeszcze trzeba dokupić. Naciągnięty tak jak trzeba. Perfekt wszystko. Wszystko poskręcane. Można upalać. A jeszcze olej trzeba wymienić. No ale to trzeba się przejechać, żeby go zagrzać, nie? Jadę przetestować, czy sprzęgło działa, bo ciekawe, czy się dobrze odpowietrzyło i zobaczymy, jak ten napęd, czy po prostu jak się przejadę, czy ten łańcuch będzie miał taki sam zakres. Powiem, że w krosie to trochę się zmieniało zawsze. No, to jadę na testy i jak na razie to wszystko w tym odcinku. Trzymajcie się i widzimy się w drodze tym kładem. Będziemy testować. Będzie wyzywał.